Życie w końcu mnie i tak zawsze weryfikuje, że jestem strasznie leniwy. Bo niby tutaj sobie trzaskam materiały, dwa na ten kanał w tygodniu, dwa na drugi kanał. I niby coś tu jest robione, ale z drugiej strony potem przez pół tygodnia myślę o zupełnie czym innym. Przychodzę tutaj i mówię, o Jezu, przecież trzeba coś zrobić, przecież dzisiaj ma być materiał na 12. I co, mam przełożyć na następny dzień, ale przecież wtedy jeszcze będzie na drugi kanał naraz? Co ja mam zrobić? I no, tak to jest. Więc w końcu siedząc i kminiąc, jaki ma być teraz temat na dzisiejszy odcinek, bo chciałbym w sumie wprowadzić znowu element wychodzenia na dwór. Problem jest w tym, że kurde jest zimno i gdzieś dalej komu się chce, nie? To jest tak, że jak jeszcze nie masz prawa jazdy, to w sumie pozostaje ci tylko jazda na rowerze. Z innej jednak strony mam tak słabe nogi, że nie pojadę nigdzie na rowerze, więc dzisiaj poruszymy dosyć ciekawy, ale jednak pewnie szybki, taki związły temat na minutkę, dwie i elo. Ale to dlatego, że szanuję wasz czas, a nie dlatego, że nie mógłbym o tym więcej opowiadać, nie? Bo mógłbym przydudzać przez 10 minut, ale po co? A bowiem chciałbym się porozwodzić, dlaczego każdy jest głównym bohaterem swojego życia. To jest dosyć ciekawa teoria, w sensie odpowiedzieliście pewnie sobie teraz, no bo jakby jesteś sobą, więc jesteś swoim głównym bohaterem, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że na przykład, nie wiem, pewnie nie mieliście takich rozkmin, ja czasami miałem, jak byłem mały, co jest dosyć niepokojące, że myślałem sobie, że jestem głównym bohaterem w świecie i wszyscy inni to NPC. I ciężko mi było dojść do tego, że serio inni ludzie tak samo przeżywają i w ogóle widzą też z perspektywy swoich oczu, tak jak ja. Że jakby istnieją inne świadomości na świecie. Jest to dosyć ważne, na przykład jeśli chcesz, nie wiem, dobrze traktować zwierzęta, to musisz wiedzieć, że dokładnie tak samo obserwuję świat jak ty, ale to jest zupełnie co innego teraz. Bo na razie mówię o relacjach międzyludzkich. Tutaj myślę, że jeśli ktoś sobie wkręci, że faktycznie jest tak, że jesteś całkowicie głównym bohaterem, a reszta po prostu możesz naginać rzeczywistość pod swoje widzimisię, to jest przejaw na pewno egocentryzmu. A jak wiadomo, egocentryzm raczej nie należy do tych najbardziej pożądanych cech. Problem w tym jest po prostu taki, że jeśli jesteś egocentrykiem, to nie dbasz o innych ludzi, a ludzie chcą, żebyś o nich dbał. Dzięki temu, że wiemy, że każdy tak samo jak my jest głównym bohaterem u siebie, jakby w swoim świecie małym, możemy dojść do bardzo wielu rzeczy światopoglądowych. Na przykład, jeśli ktoś jest dla ciebie niemiły, to już wiesz, że gdybyś na przykład ty był dla kogoś niemiły, to jakbyś to mógł sobie wytłumaczyć, że ty jesteś niemiły dla tej osoby, powiedzmy, masz zły dzień. Coś ci się złego przytrafiło, nie? I to nie jest tak, że ta osoba też wzięła zły humor i mówi ci przykre rzeczy, no, od czapy znikąd, że tak wyczarowała złą energię i teraz do ciebie mówi. Często ludzie po prostu przeżywają różne złe rzeczy, po czym nieświadomie przelewają to przez to, że po prostu są nie w sosie. I czy to ich usprawiedliwia, żeby mówili tak dalej jakieś przykre rzeczy, robili przykre rzeczy, nie usprawiedliwia ich to. Ale myślę, że pomaga to nam, żeby nie być tak zgokrzniali. Jezu, jak ja nie umiem po polsku. Teraz już nie musisz się poczuć aż tak źle, że nie wiem, jedziesz sobie ulicą swoim samochodem i ktoś na przykład na ciebie trąbi, bo coś jakoś o jakąś drobnostkę, nie? No już wiesz, że co najwyżej możesz się zdenerwować tak dla jaj bardziej. Nie wiem, czy kiedyś się denerwowaliście dla żartu, ja tak. Szczerze wierzę w to, że ta jakby teoria, o której wam mówię, przedstawiam wam, że faktycznie trzeba spojrzeć na świat ze strony tego, że każdy właśnie ma tą swoją perspektywę i różne rzeczy się przytrafiają. Też możemy na zupełnie innych płaszczyznach rozumieć osoby, dlatego że wiemy, że tak samo jak my przeżywają wszystko, tak o. Tylko że musimy to dokładnie, dogłębnie zrozumieć, a nie tylko tak podchodzić i do rozmowy tak po prostu. Tylko mieć idealnie ustawioną świadomość, tak żeby wiedzieć, że tak jest. Możecie nie rozumieć. Po co, nie? Jakby rozmawiam z człowiekiem, jakby wiem, że nie jest jakimś, nie wiem, NPC-em. To trzeba mieć zakorzenione bardzo mocno. Bo inaczej często różne na przykład zachowania socjopatyczne się mogą odpalić, nie? Jakieś intrygi i manipulacje często ludzie stosują, dlatego że nie uważają innych za tak samo równych sobie.
I tak samo myślę, że w momencie, kiedy ktoś jest niemiły, to denerwujemy się między innymi przez to, że nie potrafimy sobie wytłumaczyć, dlaczego ta osoba się nas denerwuje na przykład, coś nam złego robi. Choćby jeśli mamy sobie dopowiadać, że na przykład jakaś osoba może coś jej się przytrafiło dzisiaj. Może ten mężczyzna, który na ciebie teraz krzyczy w sklepie, zerwała z nim może małżonka, jakby poprosiła o rozwód tego samego dnia. I teraz po prostu zastanawiałeś się 2 sekundy za długo, czy wziąć tą szynkę, czy tą w kolejce, więc zaczął już komentować. Czy jest to też nieprawdopodobne, że tak było? Oczywiście, ale każde wytłumaczenie tak z osobna jest nieprawdopodobne, ale jeśli już nałożymy jedno na drugie, no to w pewnym stopniu tak. Oczywiście, czy to tłumaczy tych ludzi? Nie, to tak naprawdę ma pomóc nam, nie tym ludziom. Nie możesz sobie wytłumaczyć jakby swojego złego zachowania tym, że coś ci się złego przytrafiło. I zawsze powinno się przeprosić, jeśli już... I zawsze powinno się przeprosić, jeśli już puścisz tak wodze i zaczniesz obrażać i denerwować innych. Ale możemy sobie różne rzeczy tłumaczyć, wiedząc to, że ludzie są swoim zbiorem doświadczeń. I nie wiem, jak bardzo przynudzam, a jak nie, ale... No, myślę, że wyczerpałem jakąś część tematu, chociaż nie wiem jak dużą. Ale mam nadzieję, że dosyć obszerną. Nora.